Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Wideotesty. Jakiś czas temu na naszym fanpage'u facebook.com/Wideotesty zobaczyliście ten post z cackiem, który nazywa się MSI GTX 1080 Gaming X, czyli najnowsza karta graficzna, no i jeden z pierwszych modeli niereferencyjnych, które pojawiły się na rynku, jeżeli chodzi o najnowsze karty graficzne Nvidia Pascal. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was serdecznie na test tej karty graficznej. No i chciałem poinformować, że będzie to zupełnie test samej karty graficznej 1080 od MSI. Nie będzie tutaj porównania z innymi kartami, ponieważ dysponujemy jedynie GTX-em 960, a to porównanie nie miałoby sensu. No i budujemy platformę, bo jak wiecie, od jakiegoś czasu nie zajmowaliśmy się hardwarem poprzez pewne różne perturbacje, natomiast już do tego wracamy i dziękujemy bardzo serdecznie firmie Computronic i firmie MSI, które sprawiły, że ten test jest możliwy do przeprowadzenia. Linki oczywiście do naszej platformy testowej zbudowanej z moich prywatnych podzespołów i właśnie z podzespołów, które dotarczyła nam firma MSI i firma Computronic, macie w opisie tego filmu. No a ja zapraszam Was serdecznie teraz na ten materiał. Oglądajcie! GTX 1080 został zbudowany na rdzeniu GP104-400A1, który to wykorzystuje architekturę Nvidia Pascal. Procesor został wykonany w jeszcze niższym niż w poprzednich modelach procesie technologicznym, a więc 16 nanometrów z technologią FinFET. W efekcie udało się zintegrować aż 7,2 miliarda tranzystorów. W modelu GTX 980 było ich 5,2, natomiast w 980 Ti aż 8 miliardów. Powierzchnia samego rdzenia wynosi zaś 314 mm2, czyli aż o 84 mm2 mniej niż w poprzedniku. W GTX 1080 uświadczymy 2560 procesorów CUDA, 160 jednostek teksturujących oraz 64 jednostki renderujące. Podstawowe taktowanie wersji niereferencyjnej wynosi dokładnie 1607 MHz, z kolei firmie MSI zegar udało się ustawić na 1708 MHz, który w trybie GPU Boost wzrasta do 1911 MHz. Jeżeli zaś chodzi o pamięci, to nie mamy tutaj niestety do czynienia z nowym standardem HBM, a formatem pośrednim między nim a GDDR5, a mianowicie GDDR5X, który oferuje efektywne taktowanie pamięci nawet do 14 GHz. W przypadku GTX 1080 Gaming X zastosowano 8 GB pamięci GDDR5X ustawionych na 256-bitowej szynie, której częstotliwość taktowania wynosi 10,1 GHz. Zestawiając to z 6 GB pamięci GDDR5 i 384-bitową szyną w 980 Ti, uzyskujemy przepustowość porównywalną, ale jednak nieco niższą, mianowicie 323 GB na sekundę w 1080 i 337 GB na sekundę w 980 Ti. Stylistyka obudowy chłodzenia w nowej serii kart graficznych jest nieco bardziej agresywna. Nadal zachowano czerwono-czarną kolorystykę, całość wykończona jest podświetleniem LED-owym, którego barwę oraz efekty użytkownik może dowolnie modyfikować. Niereferencyjny GTX 1080 od MSI ma nieco inaczej zbudowane PCB. Zamiast jednej wtyczki zasilania ujrzymy dwie, 6- i 8-pinową. To efekt mocno rozbudowanej 10-fazowej sekcji zasilania, która wykonana jest z trwałych komponentów Military Class 4. Z tyłu zintegrowano 3 złącza DisplayPort, 1 HDMI oraz port DVI. MSI nie zapomniało także o świetnym autorskim chłodzeniu. Twin Freezer tym razem w wersji 6 ponownie wyposażono w dwa wentylatory z ulepszoną technologią Torx Fan 2.0, która ma dostarczyć wyższe o 22% ciśnienie powietrza od referencyjnego rozwiązania. Całości dopełniają aluminiowy radiator i 6 miedzianych heat pipe'ów oraz świetnie wyglądający i wzmacniający konstrukcję czarny backplate. Nvidia Pascal oprócz ulepszonej wydajności i efektywności elektrycznej charakteryzuje się także technologią GPU Boost 3.0, która pozwala na osiągnięcie wyższych częstotliwości taktowania dzięki lepszemu skalowaniu i zarządzaniu offsetem napięcia, a także nową technologią renderowania Simultaneous Multi-Projection i lepszym wsparciem dla Async Compute. Nowa architektura to także optymalizacja zarządzania pamięcią podręczną, usprawnienie działania procesorów strumieniowych czy podwyższona efektywność algorytmów kompresji tekstur. Jak możecie się domyślić, to wszystko po to, aby każdy użytkownik mógł komfortowo zagłębić się w świat VR za pomocą Oculus Rifta czy HTC Vive.
Jeżeli chodzi o kulturę pracy, to nie wykonywaliśmy pomiarów głośności ze względu na brak odpowiedniego sprzętu. MSI GTX 1080 Gaming X z chłodzeniem Twin Freezer 6 jest chłodzony półpasywnie, to znaczy wentylatory uruchamiają się dopiero po osiągnięciu poziomu 60 stopni Celsjusza przez rdzeń. Musimy przyznać, że nam udało się rozgrzać kartę maksymalnie do około 69-70 stopni, a chłodzenie nie pozwoli tej granicy właśnie przekroczyć. W spoczynku zatem karta jest bezgłośna i muszę przyznać, że również przy graniu chłodzenie jest praktycznie niesłyszalne. Twin Freezer 6 zatem daje radę. They don't like graffiti. It's that they don't like something they can't control. Jeżeli chodzi o pobór mocy, to nasza platforma obciążona grą Wiedźmin 3 w całości pobierała od 310 do 320 W. Z kolei w spoczynku wartość ta spadała do około 90 W. Producent gwarantuje TDP swojej karty graficznej na poziomie 180 W, co nasze testy potwierdziły. Jedynym większym minusem tej konstrukcji, pomimo customowego PCB i mocnej sekcji zasilania, są możliwości podkręcania. Wszystkie redakcje zgodnie potwierdzają fakt, iż potencjał OC jest w porównaniu do Maxwella niski. Mimo to GTX 1080 jest naprawdę niezwykle wydajny i ze spokojem można go porównać do konfiguracji GTX-ów 980 w SLI. Jednakże nowszy model charakteryzuje się znacznie niższym poborem mocy i wyższą kulturą pracy. Podsumowując, MSI GTX 1080 Gaming X to jest naprawdę świetna karta graficzna i w tej chwili chyba najbardziej opłacalna karta graficzna, jeżeli chodzi o najnowsze Nvidia Pascal, bo jest dosłownie w tej samej cenie, co referencyjny model. Nie oznacza to oczywiście, że ta cena jest odpowiednia. Tutaj Nvidia zdecydowanie przesadziła, mówiąc, że modele 1070 i 1080 to będą następcy 970 i 980, bo pamiętamy, że przecież 970 no w dużo niższej cenie niż 1070 debiutowała i tak samo analogicznie do 1080 i 980. Na papierze 1080 jest pomiędzy 980 a 980 Ti, a w praktyce sami widzieliście, jak to jest, czyli że 1080 to jest naprawdę topowa karta graficzna. Jej zalety to przede wszystkim bardzo wysoka wydajność energetyczna. Jeżeli chodzi o ilość klatek na sekundę, no to tutaj jest naprawdę to topowy model. Również system chłodzenia Twin Freezer 6 i Backplate i ogólnie jakość wykonania, kultura pracy, również temperatury uzyskiwane przez rdzeń, oprogramowanie, które dostarcza MSI, dzięki którym możemy zarządzać podświetleniem LED-owym, bo tutaj na tej karcie graficznej mamy podświetlenie LED-owe na bardzo ciekawiej wykonanej obudowie, bardzo agresywnej. Generalnie od strony stylistycznej tutaj również MSI zadbało, wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Także naprawdę jest to topowa karta graficzna. Oczywiście mogła być na przykład aluminiowa obudowanie, plastikowa, ale to już są detale, o których po prostu... Oczywiście można by rozmawiać przy cenie 3600 zł, ale najważniejsze w karcie graficznej jest przecież to, aby ona świetnie działała i tak jest w tym przypadku. Jedyne minusy, no ale tutaj to są minusy całej jakby tej właśnie architektury Pascal. To jest zdecydowanie niższe możliwości podkręcania w stosunku do Maxwella, ponieważ no nie uzyskamy tutaj zdecydowanie wyników, które będą oscylować w około 30% dodatkowej mocy. Także wydajność, jeżeli chodzi o podkręcanie, to nie jest mocna strona Pascala. No i oczywiście cena, tak? No cena to na pewno będzie pisać w komentarzach, że dlaczego jest taka cena. No po prostu musicie to zrozumieć, że wbrew temu, co mówi Nvidia, nie są to następcy modeli 970 i 980, tylko są to po prostu no jakby nowa półka cenowa, nowy segment. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że nie opłaca się w tym momencie teraz kupować 980 Ti powiedzmy, czy zdecydowanie Titana X, no bo po prostu mamy świetną kartę graficzną, która oferuje topową wydajność w cenie tych 3600 zł. No i oczywiście, jeżeli referencyjny model jest w tej samej cenie co niereferencyjny, no to wiadomo, że wybierzemy niereferencyjny model z o wiele lepszym chłodzeniem, lepszą wydajnością. To wszystko, o czym mówiłem, myślę, że składa się w jedną wielką całość, że możemy zdecydowanie przyznać 1080 od MSI, nasze odznaczenia rekomendujemy, no i wydajność, oczywiście no, na cenę nie możemy tutaj liczyć, no bo przecież cena jest bardzo wysoka, ale tak jak mówiłem, ma to swoje powody. Śledźcie nasz fanpage na Facebooku, polubcie go, polubcie również ten film, jeżeli Wam się spodobał. Pozostawcie również swoje opinie w komentarzach poniżej, co Wy sądzicie o właśnie Nvidia Pascal i o modelu 1080 i napiszcie, jakie kolejne karty graficzne chcielibyście, abyśmy przetestowali na naszym kanale wideotesty. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej backstage'u właśnie z testowania i tego typu różnych ciekawych tutaj rzeczy, które robimy na kanale wideotesty, to możecie także obserwować mojego Snapchata, tutaj on się znajduje, a w kartach oraz w opisie filmu znajdziecie linki do ceny oczywiście MSI GTX 1080 Gaming X. To tyle z tego miejsca, żegnam się z Wami, no i trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!